Witam! Dzisiaj powiem ci, będzie to bardzo złe. No ale ja jestem zły i dobrze mi z tym. Więc tak, jak wymusić zerwanie z dziewczyną? Ogólnie ja już nie zrywam z dziewczynami, bo mi się nie chce. Nie chce mi się przez to przechodzić gdzieś tam, bo dziewczyny wpadają w różne akcje. Różne rzeczy się dzieją. Przykładowo dzwoni do dziewczyny, to koniec. Jedna zareaguje normalnie, powie: okej, rozumiem. Druga: histeria, płacz. Trzecia: o, możemy porozmawiać, możemy porozmawiać. Spotkajmy się, chciałbym to usłyszeć na żywo, porozmawiajmy. Rozumiecie? Jest to ciężkie. Ciężko się to przechodzi, no nie? Ja po prostu w pewnym momencie miałem po prostu tego tak dosyć, że stworzyłem sposób, który mnie po prostu relaksuje. Relaksuje i dziewczyna sama zrywa. I dzisiaj, 4 stycznia 2022 roku, właśnie tak się stało. Wymusiłem na dziewczynie, żeby po prostu zerwała. No ale od początku. No poznałem dziewczynę w lutym, no 7 miechów, czy tam 8 się z nią spotykałem. To już po prostu już mi się znudziła. Naprawdę powiem to szczerze, znudziła mi się. Nawet najpiękniejsza dziewczyna się nudzi. Wiadomo, nie była tylko jedyną. Były inne i tak dalej, no nie. Ona gdzieś tam miała jakieś swoje, w drużynie jakieś tam grała, więc dużo jeździła po Polsce, więc można było fajnie działać z innymi, no nie, i wszystko było okej. Okay. No ale naprawdę, no już, no szczerze powiem, już mi się naprawdę jej, no nie chciało mi się jej, no nie. I pierwsza rzecz, jaką robimy, żeby zniechęcić do siebie dziewczynę, jest rutyna. Rutyna. Rutyna zniszczy wszystko. Rutyna jest jak kropla, która drąży skałę. Rozumiecie? I po prostu to było tak, że gdzieś tam od września to już było spotkanie, gdzieś tam 2 razy w tygodniu, wtorek, sobota. To był jej dzień, no nie? Wtorek, sobota. Jak nie mogła we wtorek, to trudno, miała pecha. Więc musiała się dostosowywać, no nie? Wtorek, sobota to był Blondie Day. No i spoko. Na 16, wtorek na 16, w tym samym miejscu, nawet do chaty gdzieś tam nie podjeżdżałem, miałem to gdzieś, no nie. I tego. No i rutyna. Totalnie brałem ją gdzieś tam w aucie, stukałem. Pogadali tego, no i odwoziłem do chaty. No w sobotę przykładowo, jak miałem dobry dzień, to wziąłem ją gdzieś tam do restauracji, czy do jakiejś KFC, czy po prostu gdzieś tam zjadła stukanie i do domu. Centralnie dzwoniła do mnie w poniedziałek, dzień przed, pogadała z pół godziny, pogadała, pogadała i we wtorek ja ani razu do niej gdzieś tam nie dzwoniłem, no nie. No i tego. No i w pewnym momencie, myślę sobie, wrzesień, październik, listopad, kurde, nic się nie dzieje. Zero jakiś, wiecie, że no, nie zabierasz mnie. No, dziwiłem się, no nie? Że no, rutyna jest, no, podstawowym, jakby to powiedzieć, błędem, który popełnia większość gości, przez które gdzieś tam odchodzi dziewczyna. No i zazwyczaj rutyna powinna już ją gdzieś tam zniechęcać. No nie, że gdzieś tam, że no, dzisiaj nie mam czasu, dzisiaj idę do koleżanki. No i mi się what the fuck, co się dzieje? No ale ja jestem cierpliwy, spokojnie. Rób swoje. No i gdzieś tam połowa listopada, no i ona już tak widziałem się zniechęca. Trochę marudzenie jest, no nie. Już jak wcześniej, jak był okres, jej nie przeszkadzało, tak teraz, jak już był okres, to że nie, że coś tam, więc jest. Już wiedziałem, jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze, jesteśmy na dobrych torach, no nie. Już były fochy, no nie. Lekkie takie. No i tego. No i gdzieś tam powiedziała mi, że na Sylwestra
ją zaprosiła koleżanka na domówkę i że do niej idzie. No i ja tak w ogóle, no spoko, a czy ja też mam zaproszenie, czy nie? No, no a ty pójdziesz sobie z kolegami, no nie? No spoko, ja sobie tak myślę, ja nie mam kolegów, ja mam same koleżanki. No ale dobra, no problemu, to już będzie jej gwóźdź do trumny, no nie? Jest zadowolony, elegancko. Więc po prostu wszystko super, no nie? Bo wtedy sobie mogłem już fajną, nową dziewczynę wrzucić gdzieś tam na sylwka, bo jej nie chciałem. Jej po prostu i nie chciałem, czyli problem jak zwykle sam się rozwiązał. To uwielbiam, no nie? Problem sam się rozwiązał, no nie? Bo naprawdę ja już gdzieś tam szedłem do jedynego mojego przyjaciela, no nie? I mówiłem, że ja, kurde, jak ją zerwać? Jeszcze to była dziewica, jakby to powiedzieć. Więc może płakać, mogą być akcje, no nie? Więc miałeś po prostu. Musiałem jakoś wykombinować, ale jest wszystko było dobrze, no nie? No i tego. No i spokojnie sobie tam inną, gdzieś tam dziewczynę ogarniałem. Inne i tak dalej. No i tego. No i gdzieś tam ostatnie spotkanie było 18 grudnia. No i musiałem mój plan wdrożyć. No nie, wszystko było super. Okej. No i tego. No i powiem wam szczerze, że po tym spotkaniu centralnie wyciszyłem ją w telefonie. No ja nie mogła się do mnie dozwonić. I miałem to totalnie gdzieś. Miałem to totalnie gdzieś, że chciała spędzić ze mną święta. Ja miałem akurat wtedy dwie dziewczyny, więc musiałem rozwiązać ten problem, że na święta z jedną muszę gdzieś tam pójść i tak dalej. No a ta to po prostu, no już nie nadawałem. No może dla niej nadawałem na tych samych falach, ale no, jakby to powiedzieć. No i dla mnie, ja taki jestem. Wiem, że to jest mega okrutne, ale no, to u mnie jest standard, no nie? No i dobra, nie odzywałem się, nic, no nie? Nic się nie odzywałem. SMS-y przychodziły, co u ciebie, co się dzieje, co ty, no nie? I tak dalej. I olewka totalna. I Sylwester też. Pojechałem z fajną panienką, no nie? Wziąłem ją na hotele na kilka dni, po prostu to był jeden z najlepszych sylwestrów in my life. Zadowolony, super, nowa dziewczyna, nowy powiew świeżości, nowa, jakby to powiedzieć, no całkiem coś innego. No, tak jakbyś kupił sobie grę i grasz tą jedną grę i już dla ciebie nudzi, no nie? I tu kupujesz nową grę po wow, no nie? No i dobra, nowy rok gdzieś tam się zaczął. No i zadzwoniłem do niej. Zadzwoniłem do niej. Znaczy zadzwoniłem. Puściłem jej głuchego, no nie? Ja tak zawsze robię, no nie? Jak mówię. No i ona gdzieś tam po 3 godzinach zadzwoniła, już taka wkurzona, głos przymulony. U koleżanki siedzi. Okej, no nie? I co się działo? No nic, musiałem, mówiłem jej, powiedziałem, że musiałem się wyciszyć i tak dalej. Nie miałem czasu, bla, 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 no nie? Widać, że gdzieś tam przybita. Mega, no i gdzieś tam, że nie chciała mi powiedzieć tego przez telefon, a już czułem, czułem, że już jest koniec, no bo gdzieś tam 18, na ostatnim spotkaniu, 18 grudnia poznałem jej rodziców, czego bardzo nie chciałem, no nie, ale gdzieś tam mówiła, że chcą mnie zobaczyć, bo gdzieś tam już za długo i tak się tyle spotykamy i rodzice i że nie chcieli ją wypuścić z domu, dopóki mnie gdzieś tam nie zobaczą. To dobra, kupiłem kwiaty, wino i tak dalej. Przybiłem piątkę z ojcem, matce też gdzieś tam pokazałem, że jestem fajny chłopak. No i tyle. No i tego, no i mówię, we wtorek coś tam, ona, że no musimy porozmawiać. I już sobie w głowie, zazwyczaj gdy dziewczyna mówi, musimy porozmawiać, to jest zerwanie. To ja jest, no nie, no nie, więc, ale mówię, no to możesz tu powiedzieć. No nie, bo mam dla ciebie prezent. Chciałbym ci go dać. No dobra.
No i oczywiście nie miałem prezentu, miałem totalnie gdzieś, nie kupuję laskom prezenty, mam totalnie to gdzieś, no nie? Czasem kwiatka kupię, czasem jak to zależy od mojego dobrego nastroju, nie? Zazwyczaj jak już coś, to kupuję kwiatka, no bo wtedy można gdzieś tam łatwiej dobrać się do majtek dziewczyn. Nie? Kwiatek robi robotę. Więc to też, a tak to no mówię, no tu była akcja, że po prostu muszę ją zniechęcić totalnie do siebie, no nie? Ona musi sama do mnie nabrać takiej, wiecie, ja tam gdzieś tam uśmiechnięty i tak dalej, gdzieś tam zapytam jak tam na Sylwku było, no że gdzieś tam poleciała za mocno, grubo było, to jest super, no nie? Ja mówię, ja spokojnie. I tak dalej, no i dobra, to gdzieś tam widzimy się we wtorek, no nie? Dobra, dobra, bla, 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 no nie? No. No i tego. No i wtorek przyszła. Idzie z prezentem, no nie? W ogóle miałem jej szalik w aucie, więc przez te chyba 2 tygodnie, 3, 2,5 tygodnia z tyłu szalik mi leżał, więc też chciała po to przyjść po swoje rzeczy. No nie? Więc dlatego chciała się podać. Wiedziałam, no nie? Ale widziałam. No i wchodzi do auta. Taka przybita. Ja mówię. Powiedziałem, co ja powiedziałem? Powiedziałem tako, że przyszłaś ze mną zerwać. A ona, skąd wiedziałeś? Mówię, ja wszystko wiem, no nie? I ona i zaczęła, nie, no bo ty tyle czasu się spotykamy, ty mi nawet nie powiedziałeś, że mnie gdzieś tam kochasz, że w ogóle mnie olewasz i tak dalej. W ogóle mieliśmy spędzić święta razem, a ty w ogóle telefonu. I ja mówię, dobra, ale nic się nie stało, nie musisz się tłumaczyć, ja rozumiem, naprawdę, no nie? Ona, a mogę cię przytulić? Nie, nie możesz mnie już przytulić, no nie, kasuję numer i tyle, no nie, koniec. I coś tam nawija, że nie, coś tam, nie, ja mówię, nie, nigdzie nie idziemy, wysiadasz, wracasz do domu i koniec, naprawdę, pozna sobie tamtego, pewnie na tym poleciałaś na domówce i teraz tak, że nie ona, że 8 miesięcy dla niej bardzo dużo znaczą i teraz by nie potrafiła w koło wejść, ja mówię, no dobrze, ale ja, no wejdź jak najszybciej, poznaj nowego faceta jak najszybciej, no nie, że nie patrz gdzieś tam. No i coś tam, że czy może mnie przytulić? Ja mówię, nie, wychodzisz, ja jadę w miasto, no nie, i tak dalej, no i tyle, no miło było cię poznać, naprawdę, nie jestem zły, mówię, nie jestem zły, naprawdę, wszystko super, jesteś piękną dziewczyną, znajdziesz sobie fajnego faceta i wszystko jest okej, okay, no nie, i poszła, no nie, pojechałem w miasto, pojechałem w miasto i jakby to powiedzieć, to jest jedyny sposób. To jest jedyny sposób. To jest jedyny sposób, żeby zerwanie przebiegło po twojej myśli. Na spokojnie. Niech to będzie tak, że dziewczyna chce zerwać. Rozumiesz? Bo uwierz mi. Czasem, gdy zadzwonisz do dziewczyny, powiesz jej, to no, miałem sytuację, w której dzwoniła dziewczyna z takim coś. Bo z nią zerwałem, dzwoni. Zapłakana, jak do mnie nie przyjedziesz, to ja sobie podcinam żyły. Takie miałem akcje. Nie musiałem jechać. Naprawdę. Gdzieś tam siedzi dziewczyna, jakieś szkło, rozbita butelka, ja pierniczę. No, naprawdę. Wy nie wiecie, do czego zdolne są dziewczyny. To jest po prostu chore. Czasem jest tak, że gdzieś tam matki dzwonią, no nie, że ona jest zapłakana, nie chce nic jej, ja pierniczę. No nie, dlatego wymyśliłem sposób taki, jakby to powiedzieć, najlepszy. Nie ma lepszego sposobu. Tak jak powiedziałem, rutyna i tak dalej, później gdzieś tam zerwanie, coś tam, w najlepszym gdzieś tam momencie, 2 tygodnie, 3 tygodnie, wyłącz telefon i tak dalej, przeczekaj. Może gdzieś tam dzwonić, dlatego gdzieś tam mówię, nie podawaj numerów do swojej matki, czy siostry, czy kogo tam, bo tam może dzwonią, po prostu to przez 3 tygodnie, no ona będzie gdzieś tam wariowała, no nie, ale i później do niej gdzieś tam zadzwonią, ona będzie miała w sobie tyle gdzieś tam wkurzenia,
tyle będzie miała w sobie wkurzenia, że sama, no nie? Ja już tak nie mogę, czy coś tam. Naprawdę, ja tak nie potrafię. Co ty wyprawiasz, no nie? Bla, bla, bla i tak dalej. No nie? Czasami jak gdzieś tam, no nie działa, że dziewczyna cię zobaczy z inną dziewczyną, no bo czasem jest tak, że jak dziewczyna zobaczy cię z inną dziewczyną za rękę, że idziesz, a się z drugą spotykasz, no to ona może podejść, suka, zostaw moją faceta i to ją jeszcze bardziej gdzieś tam nakręci, no nie, że zobaczy, że o kurde, taki łobuz, no nie, i no, więc metoda, którą ci powiedziałem, jest najlepszą metodą. Najlepszą metodą. Na to, żeby dziewczyna jakoś tam w razie łagodnie to przeszła, no nie? Łagodnie. Naprawdę. Inne metody sprawdzałem, po prostu są mega, obciążają twój umysł, energię i tak dalej. Niech to będzie tak, jakby ona chciała zerwać. Właśnie tak, no nie? Naprawdę. Nie można gdzieś tam spotykać się z jedną dziewczyną w nieskończoność. Każda dziewczyna się znudzi, no nie? No trzeba to wziąć jak facet na klatę. Ktoś powie, no to po co do niej zagadywałeś? No bo mi się podobała wtedy. Była ładna, były motyle w brzuchu przez miesiąc, dwa, trzy. Ja tego nie liczę. Z jedną dziewczyną pół roku się spotykam, te pół roku mija jak jeden dzień i jestem super fajnie zadowolony, no nie? A po pół roku już... No już... No nie... No już po prostu, no mi się nie podoba, przykładowo nie podoba mi się to, że jakoś tam, no jakieś wady w niej wychodzą, no nie? Jakiś taki w specyficzny sposób mówi, czasem jest tak, że no jakoś włosy dziwnie układa, no nie? Czasem jest tak, że nie ubiera się, raz spotkałem się z taką dziewczyną, która gdzieś tam poszła na jakiś półmetek czy studniówkę i taką dziwną ubrała, wiecie, obciachową jakąś sukienkę, wyglądała jak stara babcia, no nie pomimo to i po prostu mnie to odrzuciło. Mówię, no kurde, inne laski ubrały czarną miniówę, no nie, taką jednoczęściową sukienkę, wyglądały super sexy, hot, a ty ubierasz jakieś kurde czerwone, czy co tam, po kolana gdzieś tam, no, czy tam po kostki jakaś kurde... To już nie te czasy, tak się, no, bo ona chciała się wyróżnić, czy coś, no nie, wiecie o co chodzi, no, no, i mnie to odrzuciło, że po prostu jak stara babcia przyszła. Ja mówię, no, ubiera się taką czarną, kurde, no, ale to wszystkie tak ubierają, no, no i co, ale fajnie wyglądają, no nie. Nikogo nie interesuje, czy wszystkie, ważne, że się fajnie, to trzeba ubrać taką samą miniówę. Naprawdę. I są różne rzeczy, które po pewnym czasie zaczniesz dostrzegać i będą cię denerwowały. No to wtedy nie ma co gdzieś tam się męczyć. Są dziewczyny, które, powiem ci, korzystają z toalety i nie myją rąk. Wiesz, ile przyłapałem lasek, które po prostu robią dwójkę i nie myją rąk i przychodzi do mnie i mi gdzieś tam... Tyle gdzieś tam dziewczyn wody nie spuszcza, no... Zdziwilibyście się, jakie niektóre dziewczyny są obleśne, no nie? Później całe rękę, ona jest, kurde, w bakteriach, to nie? Później jakieś syfy ci wyskakują. Albo przychodzisz na spotkanie, dziewczynie jakaś opryszczka wyskoczyła, nie, wracasz do domu. Wypad, no nie? Nie dotykaj mnie. Naprawdę. Naprawdę, dlatego ten sposób jest najlepszy. Najpierw rutyna. Najpierw rutyna, gdzieś tam zrób to, rutyna eliminuje wszystko, to jest najprostsza metoda, no i później gdzieś tam trzeba troszeczkę było przyspieszyć, no bo mówię, inna dziewczyna, musiałem się z nią częściej spotykać, bo mi się gdzieś tam podobała, podoba, fajnie, gdzieś tam mam z nią fajne flow, fajna jest taka inna, no nie? I pewne gdzieś tam... rozdziały trzeba, no, zakończyć, no nie? Nowy rozdział i tak dalej, no. Początek roku, przykładowo, to ja nie będę gdzieś z jakąś dziewczyną się spotykał z lutego, no nie poprzedniego roku, no to już jest dla mnie strefa, gdzieś tam wchodzę w jakąś strefę komfortu i no nie. Powiem wam szczerze, no nie, ja muszę cały czas być na topie. Cały czas muszę działać, podchodzić i tak dalej, bo jeśli się rozleniwię,
nie będę podchodził, nie będę działał, to ja nie będę miał po pierwsze o czym nagrywać. Bo wszystko to, o czym nagrywam, to jest na żywo, no nie? Ja po prostu cały czas działam między i błędy niektóre się powtarzają tyle razy, ja mogę o nich mówić, no nie? Są sytuacje, o których gdzieś tam wydarzyły się i mam o czym mówić. Ja wiem, że wy to samo przechodzicie. Czyli tak jakby to powiedzieć, muszę rozwalić auto, żeby poczuć, jak to jest rozwalić auto, rozumiecie? Naprawdę. Jakby to powiedzieć, przecieram szlaki. I lubię to. To jest moje życie. No i jak jednym się to może podobać, innym nie, ale na pewno jestem w stanie pomóc każdemu. Mam nadzieję, że zrozumiałeś.